Przedstawić Państwu kolejną parę. W grupie B jest to ostatni już pojedynek tej grupy. Wiktor Perczyński, Gwardia Warszawa, narożnik czerwony. Mateusz Górowski, Golden Team Nowy Sącz, narożnik niebieski. Mateusz Górowski, narożnik niebieski, klub Golden Team Nowy Sącz. Dwaj na pewno bardzo młodzi zawodnicy, obiecujący. Górowski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski juniorskich i również i Perczyński. Ocierał się o popularne pudło. Bardzo zdecydowane ataki Perczyńskiego. Zobaczymy, jak sobie da radę z tym Górowski. Piękny prawy Perczyńskiego dosięgnął Górowskiego. Ringowy tego pojedynku, pan Jerzy Jędruszko, Podlaski Okręgowy Związek Bokserski. Z uwagą kontroluje przebieg tego pojedynku. Myślę, że bliska ciało koszula, z racji tej, że również sam kiedyś boksował w kategorii 81 kg, zdobywając nawet brązowy medal w 1988 roku w Kielcach. Na pewno pan Jerzy mile wspomina swoje występy jeszcze w Gwardii Białystok. A przed nami druga runda pojedynku
Perczyński, Wiktor, Gwardia Warszawa, Mateusz Górowski, Golden Team Nowy Sącz. Króciutka przerwa techniczna, po prostu rozwiązały się Górowskiemu sznurowadła w kasku i już można rozpocząć pojedynek. O, ładny prawy Perczyńskiego. Koszulka troszkę Perczyńskiemu wyszła ze spodenek i teraz już wszystko jest ok. I kolejna ładna prawa prosta Perczyńskiego. I jeszcze jeden prawy prosty. Kolejny prawy prosty. Teraz już był naprawdę bardzo celny cios. Chociaż Perczyński tutaj no, wpadł swojego przeciwnika, niemniej jednak te trzy ciosy na pewno musiały zrobić wrażenie na Górowskim. No teraz tak tylko musnął Perczyński tym prawym prostym Górowskiego. Ładna lewa prosta. I koniec drugiego starcia. Tutaj w drugim starciu na pewno Perczyński był zawodnikiem lepszym, dokładniejszym, częściej trafiającym swojego przeciwnika i myślę, że sędziowie punktowi no, wypunktowali korzystnie tą rundę dla reprezentanta warszawskiej gwardii. Jak wspomniałem, obydwaj bardzo młodzi zawodnicy. Tutaj chcą realizować swoje marzenia bokserskie. Kolejnym pojedynkiem po zakończeniu tego pojedynku będzie pojedynek Grzegorza Kostki, legenda Jarosław i Cumach Julian, Gwardia Warszawa. Górowski liczony. Jeszcze jeden cios. I jeszcze jeden prawy. Naprawdę Perczyński bardzo agresywny jest w dzisiejszym pojedynku. Pierwszy raz widzę tak agresywnie boksującego Perczyńskiego.
z reguły bardzo spokojny, wyrachowany zawodnik. No dzisiaj tutaj pokazuje swoje możliwości jako agresor. I jak również tutaj, no zaskakuje mnie in minus troszeczkę Górowski, który pogubił się w tej walce. I prezentuje się naprawdę nie najlepiej. Za nisko głowa Parczyńskiego. Wyleciał ochraniacz na zęby Parczyńskiemu. Myślę, że było to przypadkowe. No dosyć ciężkie chwile przeżywa Parczyński w trzecim starciu tutaj. Troszeczkę chyba zabrakło sił i już po wszystkim można powiedzieć. Myślę, że niewysokie jednak zasłużone zwycięstwo powinno być dla reprezentanta Warszawskiej Gwardii Wiktora Parczyńskiego, szczególnie za tą rundę, gdzie po prostu był zawodnikiem zdecydowanie lepszym. Te dwie rundy można powiedzieć takie bliskie remisu. Jednogłośne zwycięstwo na punkty Wiktora Parczyńskiego i jutro w półfinale spotka się z Mateuszem Gątnickim, Pako Lublin. O nie, jeszcze jeden pojedynek w tej kategorii, nie, to już grupa C, przepraszam, to już grupa C.